Rozmowa dnia, Anna Czcińska, witam Państwa. Gościem programu jest dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Witam serdecznie Pana, Panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, dokładnie miesiąc temu, tutaj na naszej antenie, w tym programie mówił Pan, trzecia fala pandemii przed nami. Co może Pan powiedzieć po miesiącu? Trzecia fala trwa. Mam nadzieję, że jesteśmy już po szczycie trzeciej fali i w tej chwili obserwujemy zmniejszoną liczbę osób zakażonych, a zmniejszoną liczbę z nowo wykrytych zakażeń SARS-CoV-2, co nie oznacza, że jeszcze możemy odetchnąć w szpitalach, bo niestety w szpitalach jeszcze nie obserwujemy, mimo że liczba wolnych łóżek jest większa niż 2 tygodnie temu, a jest więcej wolnych łóżek dostępnych, ale cały czas ci pacjenci są, cały czas są hospitalizowani i są hospitalizowani w stanie średnim i średnio ciężkim, po ciężkim włącznie. Więc my jako lekarze jeszcze nie odczuwamy tego oddechu, że trzecia fala zmniejsza się, aczkolwiek wyraźnie widać mniejszą liczbę zakażeń. Ale gdybyśmy mogli ocenić walkę z pandemią właśnie w szpitalach, to jest to sytuacja bardzo trudna, czy też stabilna? Bardzo trudna była sytuacja, kiedy była powyżej 30 tysięcy nowych objawowych zakażeń. Wtedy rzeczywiście każde miejsce było na wagę złota, każde miejsce respiratorowe, jak i miejsce na OIOM-ie. W tej chwili czujemy już lekki, że jest trochę lepiej, aczkolwiek sytuacja cały czas jest poważna. Jest trochę lepiej, liczby coraz niższe, jeżeli chodzi o zakażenia, ale czy może coś się stać, jeżeli chodzi o przebieg epidemii? Czy może coś się stać takiego, że, no, że nagle może znowu być bardzo niebezpiecznie? Czy po prostu jest trend i te liczby będą mniejsze, czy może nagle stać się coś niebezpiecznego? Jak Państwo zauważyli, epidemia bywa nieprzewidywalna. Wirus w każdej chwili może zmutować do postaci bardziej złośliwej, bardziej zakaźnej, jak to miało miejsce z wariantem brytyjskim. My na początku stycznia cieszyliśmy się, że jesteśmy po drugiej fali, że zmniejszyła się liczba zakażeń, odmrażaliśmy poszczególne oddziały covidowe, cieszyliśmy się, że zaczynamy szczepić przeciwko COVID-19 i byliśmy pewni, że jeśli wystąpi trzecia fala, to ona będzie znacznie niższa niż druga fala. Ale rzeczywiście pokazał nam SARS-CoV-2, że potrafi mutować w sposób bardziej zakaźny i, co się okazało, niestety bardziej agresywny. W tej chwili szacuje się, że jeżeli będzie tempo szczepień wysokie, to jest szansa, że przy mniejszej transmisji wirusa będzie on miał mniejszą skłonność do mutacji i szybko opanujemy pandemię. Szacuje się, że w maju, gdzieś pod koniec maja, ta sytuacja powinna już być w miarę bezpieczna i powinniśmy powoli poczuć taki zupełny oddech. Mówi Pan tempo szczepień wysokie, ale szczepienia trwają już od grudnia. Rejestracja trwa też od dłuższego czasu. Jak możemy dzisiaj ocenić, jakie jest tempo szczepień? Jakie jest tempo zainteresowania szczepieniami? Zainteresowania szczepieniami jest dosyć duże, znacznie większe niż pod koniec grudnia i na początku stycznia i ono rzeczywiście rośnie. My oczywiście myśleliśmy, że będą dużo większe dostawy szczepień, będzie większa dostępność i będą szczepienia masowe wcześniej uruchomione. Jednakże jak się to okazało, były problemy z dostarczaniem szczepionek, część osób nie chciało się szczepić. Obecnie, jak ruszył punkt szczepień powszechnych, będą następne otwierane. Mam nadzieję, że to tempo przyspieszy, bo jest ono znacznie za małe. No, mówi Pan właśnie o tym, że część osób nie chciała się szczepić. Minister zdrowia zwraca uwagę na to, że zaledwie 40% osób w wieku między 60 a 70 rokiem życia przyjęło szczepionkę. To wina systemu rejestracji, bo były problemy, czy być może obaw, że te osoby, że tak mało starszych osób nie jest się zaszczepiło? Rzeczywiście jest to mało, 40% to jest to zdecydowanie za mało, żebyśmy wygrali z pandemią SARS-CoV-2, szczególnie w tym przedziale wiekowym. Być może przyczyną była dostępność, być może były to osoby, które przeszły w niedawnym czasie COVID-19 i muszą odczekać, być może one dostawały osocze ozdrowieńcu, być może mają czasowe przeciwwskazania. Nie znam dokładnych danych, ale zdecydowanie jest to za mało. Rusza pilotażowy program szczepień, na razie pilotażowy, chociaż i politycy opozycji, i też samorządowcy mówią, że nie powinien być to program pilotażowy, szczepienia powinny być powszechne, powinny być masowe. Czy to właściwe, dobre komentarze?
Absolutnie, ja się z tym zgadzam. Szczepienia powinny być masowe, dostępne dla każdego dorosłego człowieka, a myślę, że za chwilę będą również dostępne dla dzieci, dla osób poniżej 18 roku życia. Każdy powinien mieć możliwość w tej chwili, w obecnej sytuacji się zaszczepienie bez względu na wiek. No ale też słyszymy, panie doktorze, że szczepić się będziemy mogli nie tylko w miejscach wyznaczonych, nie tylko w lecznicach. Będą to uczelnie, będą to zakłady pracy, będzie może nawet i już można samochodem podjechać, też skorzystać, się zaszczepić. Czy te wszystkie miejsca będą bezpieczne? Czy wszędzie powinien być lekarz? Czy nie ma już takiej potrzeby, takiego obowiązku? Szczepienia rzeczywiście są bezpieczne. Działania niepożądane są rzeczywiście nieznaczne, a raportowane, czego najbardziej się baliśmy, ryzyko zakrzepicy, szczególnie przy szczepionkach wektorowych AstraZeneca, nie jest do końca potwierdzone i nie jest do końca związek przyczynowo-skutkowy, a ich występowanie jest dużo rzadsze niż po pierwsze ciężki przebieg COVID-19, jak również inne zdarzenia zatorowo-zakrzepowe związane na przykład z antykoncepcją. Te szczepienia absolutnie są bezpieczne. Pamiętajmy, że przed każdym szczepieniem jest przeprowadzona dokładna ankieta. Pacjent odpowiada na pytania, może zawsze zadać pytanie. Później po szczepieniu jest obserwowane. Ale z uwagi na tak mały odsetek występujących ciężkich powikłań poszczepiennych, te szczepienia są bezpieczne i powinny być jak najszybciej uruchomione szczepienia masowe. No, to mówi pan, to mówią lekarze, mówią specjaliści w Polsce, ale zna pan też i komentarze, i opinie innych lekarzy, a też i nawet właściwie decyzje krajów, które wycofują konkretną szczepionkę, które nie chcą szczepić swojego społeczeństwa. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, dlaczego tak się stało. Widocznie szczepionka ma złą prasę. Pamiętajmy, że pierwsze szczepienie, nieważne czy to będzie szczepienie mRNA, czy będzie to szczepionką wektorową, już państwa zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i zmniejsza znacząco ryzyko śmierci w przebiegu COVID-19 z powodu powikłań. Więc obojętnie jakie szczepienie, ryzyko powikłań związanych ze szczepieniem jest znacznie mniejsze niż ryzyko, które może spowodować niestety COVID-19. Więc ta stratyfikacja zysków i strat dużo bardziej przemawia za szczepieniami ochronnymi. A jeszcze tylko dopytam o te szczepienia powszechne. Czy wszędzie powinien być lekarz, czy już takiej potrzeby nie będzie? Ja generalnie jestem zwolennikiem, żeby jednak był chociaż jeden lekarz w danym punkcie. Oczywiście szczepić mogą również przeszkolone pielęgniarki, mogą szczepić farmaceuci, mogą szczepić ratownicy medyczni, ale w mojej ocenie jednak ten nadzór lekarski powinien być dostępny. Jeżeli chodzi o nasz region, Kujawy i Pomorze, przez dłuższy czas mówiło się, że ciągle jest bardzo wysoka zachorowalność na 100 tysięcy mieszkańców. Mówiło się ciągle, że ten region cały czas jest na granicy jakby tego najbardziej niebezpiecznego terenu. Jak jest dzisiaj? No dzisiaj jest już trochę lepiej, tak jak wspomniałem, zmniejsza się ta liczba zakażonych, ale pamiętajmy również, że COVID-19, zakażenie SARS-CoV-2 w dużym swoim odsetku przebiega w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy, więc rzeczywiście ta liczba rzeczywista jest niestety dużo większa, ale też cieszymy się, że im więcej osób przechoruje w sposób łagodny lub bezobjawowy, to też będziemy mieli bliżej do odporności populacyjnej, jeżeli dodamy jeszcze tych, co przechorowali w sposób objawowy, którzy byli hospitalizowani, plus tych, co otrzymali szczepienia ochronne, to jesteśmy naprawdę, w mojej ocenie i mam taką nadzieję, coraz bliżej zwalczenia pandemii SARS-CoV-2. A czy jesteśmy też coraz bliżej w regionie otwarcia szkół, bo są też i takie opinie, że dzieci klas 1-3 są mniej narażone na wirusa, mniej chorują i w województwach, gdzie jest obecnie bardzo mało zakażeń, może pojawić się decyzja o powrocie do szkół jeszcze w kwietniu. Tak mówił profesor Horban. Czy Kujawy i Pomorze to ten region, czy nie? Ja państwu powiem na pewno, jeżeli chodzi o klasy 1-3, jest szczególnie ważne, żeby te dzieci wróciły do szkoły. Chodzi o całościowy rozwój, o interakcje społeczne, interakcje z rówieśnikami. Aczkolwiek proszę pamiętać, że tak jak pani redaktor wspomniała, mimo że dzieci z 1-3 rzadziej chorują lub chorują w sposób bezobjawowy, to oni mogą być transmiterami zakażenia SARS-CoV-2. Nie na nauczycieli, którzy są w większości zaszczepieni, ale na swoich rodziców, którzy zazwyczaj są w wieku produktywnym, czyli w wieku takim, gdzie jeszcze szczepienia nie
ich nie obowiązują. Jeżeli będą szczepienia masowe bez względu na wiek i rodzice będą zaszczepieni, to oni będą bezpieczni, a dziecko może niestety przenieść na nich infekcję. Czyli szczepienia, akcja dotycząca szczepień to taka teraz najważniejsza akcja, która będzie realizowana. Jest zainteresowanie szczepieniami. Co może się tutaj nie udać, panie doktorze? Może się nie udać jedynie transporty szczepionek, zapewnienie odpowiedniej liczby szczepionek, bo punkty są przygotowane. Osoby, które będą wykonywać szczepienia, są przygotowane. Pacjenci, którzy chcą być szczepieni, są gotowi. Tylko wszystko zależy od materiału, czy będzie dostarczony, czyli od szczepionek. Nie było szczepionek, nie było też możliwości wybierania szczepionki. Teraz szczepionek będzie bardzo dużo. Premier zapowiada wręcz, że no miliony szczepionek przyjadą do Polski. Czy jest rozważana taka możliwość, że będzie można sobie szczepionkę wybrać, czy jest to niemożliwe? Raczej nie wydaje mi się, żeby taka możliwość była dana pacjentowi, jak już to lekarzowi, który będzie ją przeprowadzał i weźmie pod uwagę wiek, weźmie pod uwagę immunogenność szczepień, ewentualne predyspozycje do zakrzepicy i to pod decyzję lekarza byłby wybór tej szczepionki. Dlatego ja podkreślam, że w niektórych sytuacjach tak ważna jest rola lekarza jednak przy szczepieniach, szczególnie dla tych pacjentów trudnych, dla tych pacjentów wątpliwych, dla tych pacjentów, którzy mieli rozmaite w przeszłości objawy niepożądane lub biorą bardzo, bardzo dużo leków. Panie doktorze, kiedy będziemy mogli odetchnąć wszyscy, odetchnąć pełną piersią? Mówię tutaj o tym, że nie będzie na przykład maseczek. Ile milionów będzie musiało być osób zaszczepionych, żebyśmy mogli, nie wiem, czy będziemy mogli wrócić do normalności, ale po prostu chociaż chodzili bez maseczki. W mojej ocenie w połowie maja powinna być sytuacja dość bezpieczna i część gospodarki powinna zostać odmrożona. Również w mojej ocenie jest to, że w przestrzeni publicznej otwartej, na wolnym powietrzu, na placach zabaw te maseczki nie mogą być już zniesione, aczkolwiek w sytuacjach zamkniętych, w sklepach powinny one być utrzymane i myślę, że obowiązek maseczek w przestrzeni publicznej zamkniętej, w transporcie publicznym jeszcze będzie nam towarzyszył przez wiele, wiele miesięcy. Aczkolwiek na powietrzu myślę, że może być zniesiony. Ale na razie obowiązują. Dziękuję bardzo. Obowiązują i również osoby zaszczepione również muszą się do tego stosować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu był dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.